Weź. Boże. Sześć lat później. Świt w porcie Sydney. Ariana przechodzi przez parkan. Pokonała druty. Pięknie. Super. Przebij. Na bank ma wściekliznę. Tędy. Czemu po prostu nie kupimy biletów i wrócimy do domu? Wejście musi być gdzieś... tutaj. Niezła prowizorka. Wyspa jest tak blisko. Możemy dopłynąć albo zabrać łódkę. Ja nie pływam. Wolę tunele. To nic trudnego. Jesteśmy pod portem? Fajnie, co? Mamy nad sobą miliard ton wody. Zginiemy? Pewnie tak. Chcesz się kochać? Raz, przed śmiercią? Musiałabym być pewna. Wtedy możemy nie zdążyć. Zaryzykuję. Coś mnie użarło. Ale tu śmierdzi. Co to? Chyba krew. Bardzo śmieszne. Boże. Trup. Ja stąd spadam. Chodź tędy. Nie idę dalej. Już prawie jesteśmy. Panika na Rock Island. Tysiące rozwrzeszczanych fanów przywitały o świcie angielski zespół Cobra Zone, znany z dzikich wyczynów na scenie i poza nią. Zespół jest główną gwiazdą festiwalu Rock Island, który zaczyna się w ten weekend. Koncert promować będzie ich debiutancki album. Władze miasta nie potraktowały muzyków ulgowo. Służby sanitarne stosują się do nowych przepisów dotyczących badania gości. Wokalista Mark Ox powiedział nam: szukacie chorób wenerycznych? Mam je wszystkie. Ale przystojny. Wygląda jak wampir. Właśnie. Zaraza na wasze obydwa domy. Co? Zaraza. Wyłącz telewizor. Jaka zaraza? To powiedział Mercutio, przyjaciel Romea. Jakiego Romea? Przylatują do nas, media patrzą, a my co? Wtykamy im w uszy stetoskopy. To mierniki temperatury i ciśnienia. Wyszliśmy na idiotów.
Staramy się być czujni. Te mierniki to standardowa procedura. Bardzo źle. Wsadź sobie te przepisy. Nie słyszę pana. Elmo, przycisz to. Wicepremier. W czym problem? Badania na lotnisku. Kazał mi je sobie wsadzić. Nieładnie. Już nie mówię gdzie. Myślałam, że masz ich poparcie. Miałem, a teraz idę na dywanik. Ale się gorączkujecie. Za 10 minut wychodzę. A ja mam urlop naukowy. Z naciskiem na naukowy. Normalnie za mordyzm. Łap, Phoebe. Dzięki, dr Quinn. Zmykam. Nie daj się im. Tu VJ Pili z festiwalu na Rock Island. Jest niesamowicie. Cała masa zespołów. Bilety kosztują... Cięcie. 400. Dziękuję bardzo. Wiem przecież, zapultałam się. Wracamy? Czekaj. Ćwiczenia oddechowe. Już. Otwarcie festiwalu już za jeden dzień. Sceny stoją, kawa paruje. Niedługo damy do pieca. Udało się. Jesteśmy. To był jakiś bezdomny. Nie możemy mu pomóc. Jakby co, to jesteśmy z obsługi. Jakby co, to ktoś tam umiera. Już prawie się udało. Wszystko w porządku? Tak, nosimy sprzęt. Serio? A co? Macie plakietki? No, możemy nosić sprzęt. Jesteśmy pracowici. Zrobimy wszystko. Jesteście z Nowej Zelandii? Z Wellington. Dziewczyna z notesem to Claire, administratorka. Powiedzcie, że znacie TK'a. Dzięki. Chodź, Harry. W tamtym tunelu jest człowiek, cały zakrwawiony. Trzeba zawołać karetkę. Jesteśmy nieprzygotowani. System opieki zdrowotnej ledwo zipie, a szpitale są w rozsypce. W razie dużej epidemii na pewno sobie poradzisz, Jim. Dysponując obecnymi zasobami, staram się wdrożyć system, żeby zapobiec najgorszemu, zatrzymać kolejny szczep grypy. Quinn, nie będziemy pakować kasy w gdybanie. Ptasia grypa, końska grypa, odra. Wystarczy tego i bez twoich wymysłów. To jakiś żart? Wirus Hendra zabił 31 osób i to na odludziu. A pozostałe 25 milionów czuje się dobrze. Zacytuję pana rodzinom zmarłych. Jakikolwiek cytat, a osobiście zajmę się twoją karierą. Posłuchaj, Jim. Masz świetne pomysły i pasję do pracy. Wierzę w ciebie bezgranicznie. Ale nie straszmy turystów. Zwieją do Nowej Zelandii. Daj spokój z lotniskami. Mężczyzna około 40. Tętno nitkowate, ciśnienie skurczowe, spada. Tyle krwi? Bardzo krwawi. Umiera. Trzeba intubować. Opuść. Daj tę rurkę. Raz, dwa.
Co za maniery. Rufus, czarna krew. Nie krzepnie. Żyły to miazga. Ma hemofilię? Nic nie wiemy, a ty co myślisz? Pojęcia nie mam. Jeszcze 3 do podpisania. I ta teczka na temat Hendry. A to co? Chcą komentarza na temat zaniechań badań na lotniskach. Sam się dopiero dowiedziałem. Media już wiedzą. A jakże? Pakujemy się. Przenosimy biuro. Wiem, radzę sobie. No może nie, ale sobie poradzę. Potem. Może. Węszyli przy laboratoriach? Nie, pies ich przegonił. Rozbierz się, złotko. Puść ją. Ja jej nie trzymam. Wybacz, Louis. Dostęp czasowo zawieszony. Dlaczego? Rutynowa kontrola. Możesz wejść do głównej pracowni. Rutynowa kontrola? Nie wiedziałam, co powiedzieć. Nie ja zrobiłem tę listę. Ale bym ją puknął. Ucieszyłaby się. Surowica i tkanki na patologię. I do AVP. Dla Louise Olson. Bądź ostrożna. Myślisz, że to zakaźne? Wygląda jak malaria. Nie będziemy czekać rok, aż nasi się tym zajmą. On mnie całą zakrwawił. Co ty powiesz? Będzie dobrze. Zejdźcie ze sceny. Sprawdzamy elektrykę. Jak ktoś chce kupony, niech się do mnie zgłosi. Niezła masakra z tym typem w tunelu. Wciąż widzę jego twarz. Dzięki, że nas przyjęłaś. Po tym nie miałam wyjścia. Gadałaś z sanitariuszem? Mówiłam tylko, gdzie leży. Dobry wieczór. Sierżant Kazowski. Przyszedłem się przywitać. Będę zaglądał tu przez cały festiwal. Dobry ogień. Czy to nowy dyrektor kryzysowy? Taką mam plakietkę. Miałem. Kiedyś. Jesteś jeszcze w pracy? Powiedz, że nie, jest piątek, 23. Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Tato, idź do domu. Muszę się trochę ogarnąć. Nie mam pojęcia, co robię. Jak festiwal? Wspaniały. Tylko mój partner gnębi miejscowych. Od tego jest. Ja chyba też nie wiem, co tu robię. Jesz pizzę? Nie, tofu. To zdrowe. Dbaj o siebie, tato. Idź do domu i wyśpij się. A może tam przyjadę? Poskaczę sobie w tłum. Widzimy się pod sceną. To chyba niezdrowe. Niezdrowa jest praca do późna. Tak jest. Pies zabrał nam bourbon. Zed.
City. Nadymasz się przez tych chłopaków? Zed. Poważnie? Seriously? You're jealous. To zazdrość? Look, that's so nie jestem twoją cool. dziewczyną. Nie czuję się dobrze. To ty. Nie wybudzaj się. Śniły mi się wilki. Gdzie Elmo? Nasz syn wygląda trochę jak wilk. Uczy się cały weekend. Wiesz przecież. Tak? Ktoś mnie o coś pytał? Tak. Cześć, Rufus. Ta twoja próbka. Przyjedziesz? Drzwi otwarte. Nie chodzi o bzykanie. Ta próbka. Czekaj. Gdzie jesteś? Próbka, którą mi wysłałeś. Co stało się z pacjentem? Powiedz, że nie ma go w szpitalu. It looked
Wygląda jak wirus nitkowaty. To źle? Czwarty stopień zagrożenia. Są tylko 4 stopnie. Więc to coś jak HIV. Nie, HIV to drugi poziom. A trzeci gruźlica, żółta febra i wąglik. Potencjalni zabójcy. To coś gorszego niż wąglik? Poziom czwarty to rzeczy, na które nie ma szczepionki. Ani lekarstwa. To ten sam typ, co wirus Ebola. To nie jest Ebola. Nie wiem, co to jest. Muszę mieć więcej czasu. Wiem za to, że komórki tkanek wybuchają, jakby trafiła w nie bomba atomowa. Miałam próbki na biurku. Wdychałam to cholerstwo. Nie wiemy jeszcze, jak się przenosi. Ale to wygląda jak wirus nitkowaty. Wpadłam w panikę i złapałam za telefon. Kto o tym wie? Nikt. Sprawdzałam to po godzinach, bo Rufus mnie poprosił. Gdyby szef się dowiedział... Gdzie pacjent? Zmarł. Bezlitosne świństwo. Trzeba namierzyć i zbadać wszystkich, którzy mieli z nim styczność. Więc zacznij ode mnie. Powinieneś być w izolatce. Nie będę ryzykował epidemii. Zachowujesz się, jakbym z gościem spał. Pewnie umarł na niewydolność wątroby. Potwierdźmy najpierw istnienie tego wirusa. Potrzebuję kolejnej doby. To za długo. Nie umiem szybciej pracować. Zbadajcie krew całej załogi i chcę wiedzieć wszystko o zmarłym. Gdzie był godzina po godzinie, dzień po dniu? Gość był bezdomny. Gdzie go znaleźli? Na Rock Island. Zed. Dzwonił twój ojciec. Przyjęłam. Przesadziłaś. Tu Nina. Zostaw wiadomość. Mówi ojciec. Zadzwoń, jak będziesz mogła. Chcę wiedzieć, czy wszystko w porządku. Czekaj. Plecy mi pękają. Głowa też. W dzień dźwigasz, w nocy chlasz. To nie to. Zawsze tak mówisz. Zanieśmy to na scenę. Idź do domu. Nie ma za co. Skoro nie możesz pracować, muszę mieć kasę. Gdzie tam ci z Nowej Zelandii? Mice! Zajęte.
Jesteś gorący. Spałeś w ogóle? Zaraz mi się poprawi. Nie patrz na mnie w tym stanie. Zdrowy też jesteś brzydki. Żart. Naprawdę tak myślisz? Ja po prostu nie chcę być ze mną. Musimy się o to kłócić? Otwierać ćpuny. Spadaj. Idę do lekarza, zostań tu. Nigdzie nie idź. Ale zgon. Nie mogę dodzwonić się do premiera ani ministra zdrowia. Czy w tym rządzie ktoś pracuje? Będę dzwonić dalej. Na sekcję trzeba poczekać. Prosiłem o priorytet. Nikt nie pali się do grzebania przy trupie. Pomyślałem, że ci powiem. Jakby ktoś pytał, to jesteśmy w kostnicy. Na pewno piła. Nie, dzięki wam. I co jeszcze? Brałaś jakieś pigułki? Macie coś na ból głowy? Łeb mi zaraz pęknie. Jaki to ból? Ból głowy. Chciałbym wziąć tabletkę. Potrzebny lekarz, kolega się rozchorował. Może tu przyjść? Kiepsko z nim. Ja pójdę. Czekaj tu. Dzięki. Więc chcesz, żebyśmy to sami zrobili? Właśnie tak. Nie dałbyś rady. A właśnie, że tak. Była nieprzytomna. Ładna chociaż? Pewnie. O, w mordę. Kazałam mu czekać. To Nina. To moja przyrodnia siostra. Poszukajmy go. Jest z policji? Ale laska, chodź. Miało mnie tu nie być. Uskarżę ojcu. Chcę się tylko przywitać. Jesteś pijany. I co? Ja tylko chcę się przywitać. Ogarnij się. Krew w płucach, w jelitach, wszędzie. Nerki jak galareta. Wątroba też. Żółta i rozrzedzona. Jakby nie żył od tygodni, a nie od paru godzin. Popatrz. Czarne wymioty, jak przy malarii. Podróżował ostatnio? Był w Nowej Zelandii. Co z nim? Zabierzmy go do szpitala. Zorganizujemy łódź. Jadę z nim.
Kto jest najbliższym krewnym? Gdzie jego rodzice? Nie rozmawia z nimi. Musimy wiedzieć wszystko o jego historii chorób. To samo. Tu VJ Pili, a ze mną Tim i Craig. Cieszycie się, że tu jesteście? Aż nas skręca z radości. A ty jak się masz? Fantastycznie. Pierwszy raz tu gracie? Gramy tu pierwszy raz, ale nie zamierzamy opuścić wyspy na tarczy. Świetnie, choć nie wiem, co to znaczy. Jim Quinn? Pułkownik Mark Hirsch. Macie jednego z naszych. Tak podejrzewałem. Przewieziemy ciało do bazy i zbadamy je. To nie najlepszy pomysł. Słucham? Chcę go zidentyfikować, ale lepiej, by ciało zostało tu. Trzeba powiadomić rodzinę. A co, jak to nie wasz człowiek? Dobrze, chętnie się dostosuję. Przyczyna zgonu? Ostra niewydolność wątroby. Z powodu? Nie jesteśmy pewni. Dlatego muszę wiedzieć, kim jest i gdzie był. Poznaje go pan? Tak. Byliśmy razem w jaskini. Pan z tunelu był w SAS. Nazywa się Franchetti. Dalej nie wiem, co robił na Rock Island. Właśnie stamtąd dzwonili. Dwóch kolejnych chorych. Młodzi mężczyźni. 40 stopni i silny krwotok. Wygląda jak ostra malaria. Przypadek? Opuścili wyspę? Szukają łodzi. Niech zostaną. Połącz mnie z tamtą ekipą. Nie możemy ich tu ściągnąć. Przecież nie zostaną na wyspie. Będą musieli. Mamy tu poważny kłopot. Ile przypadków? Ilu mamy chorych? Dzwoni dyrektor kryzysowy. 10-15 osób. Trudno powiedzieć, czekają na zewnątrz. Wszyscy z tym samym? Chyba. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy to wirus, a może zatrucie. Spokojnie, sprawdzimy to. Proszę zachować ostrożność. Studiuję ratownictwo, nie wiem, co robić. Będzie dobrze. Proszę nosić maskę i rękawiczki. Muszę kończyć. Jest ze mną policjantka. Jaka policjantka? Wyślijcie pomoc, potrzebni lekarze. Załóżcie maseczki. Ty też, Tyson. Odwołać wszystkie kursy na Rock Island. I to zaraz, do odwołania. Może pan to zarządzić? Nie wiem, ale zarządzam. Powiadam premiera i ministra transportu. Nie lepiej najpierw spytać? Spytam, jak zaczną odbierać telefony, czyli jak zamknę port. Tęsknię za tobą. Hello. It's me, Denny. Tu Denny, twoja żona. Wybacz, jestem zajęty. Minister? Nie, wirus. To samo, epidemia w parlamencie. Na Rock Island. Na festiwalu. Jest bardzo źle? Ktoś się czymś zatruł? Wszystko pod kontrolą, oddzwonię, dobrze?
No nie. Najpierw trzeba skasować wszystkie połączenia z i na Rock Island. Promy, prywatne łodzie, nic ma tamtędy nie pływać. Wszystkich na kwarantannę. Czas jest naszym wrogiem. Wysłałem miejscowych ratowników. Gong, dzwonek, przerwa. Można coś powiedzieć? Do rzeczy. Mamy zamknąć port i odciąć od świata tysiące uczestników festiwalu, bo trzech gości być może zatruło się wirusem, o którym nic nie wiemy? Czy tak? Dokładnie tak, tylko że ich jest więcej niż trzech. To większy świr niż myślałem. Z całym szacunkiem. Bez żadnego szacunku. Wycinasz nam pan numer, to zemsta za lotniska. To nie ma nic wspólnego. Mamy zwiększyć budżet i przystać na postulaty. Nie tędy droga, Quinn. Odwaliło panu? Spokojnie. Nawet gdybyśmy mogli wstrzymać połączenia, jakimkolwiek sposobem. Wyobrażasz sobie panikę, która by wybuchła? Masa wystraszonych rodziców. Wyszliby na ulicę przeciwko nam. Tego chcemy? Chcę tylko nie pozwolić, by to się rozniosło. Słyszysz nas, Tony? To właściciel i promotor festiwalu. Co jest? Jestem na wakacjach. Mam z wami teraz gadać? Przykro mi. Słusznie. Nie marnuj mojego czasu. Odwołałem już kursy promów. Musi być zgoda premiera. Promy mają pływać i już. Czy któryś z was wie, czym jest wirus nitkowaty? To nie przeziębienie, ból głowy ani katarek. To czwarty poziom zagrożenia. Trylion mikroskopijnych dywizji pancernych atakujących wszystkie organy. Komórki eksplodują. Skrzepy, pęcherze, pękająca skóra, krew w płucach, żołądku, jelitach. Krew między skórą a mięśniami. Wyobrażacie sobie? Skóra odchodzi od ciała. Rozumiemy. Czyżby? Bo kiedy pierwsi nastolatkowie zaczną wykrwawiać się, umierać, to wy będziecie tłumaczyć, dlaczego nie zrobiliście nic, choć o wszystkim wiedzieliście. Od 6, 12 czy 24 godzin. Pewnie powiecie, nie chcieliśmy wzniecać paniki. To nie nasza wina, rozumie pan? To akt natury. A jeśli zamkniemy port, a wirus okaże się łagodny? Wyjdziemy na kretynów. Właśnie. To żart? Daj nam trochę czasu. Czas. Właśnie tego nam brak. Płyną tam tłumy dzieciaków. Są tam też służby medyczne. Tylko mała izba przyjęć. Dobrze, dokończ testy. Będziemy monitorować sytuację, uważnie obserwować wydarzenia i działać krok po kroku. Jesteśmy po tej samej stronie.
Gdzie jesteś, Nino? Na wyspie. Bądź ostrożna, skarbie. Uważaj na siebie. Straszysz mnie? Dobrze, traktuj to poważnie. Tam może być jakiś wirus. Wiem, partner się zaraził. Jestem u lekarza. W centrum medycznym? Pomagam im. Nie bardzo mogę rozmawiać. Jesteś w strefie zagrożenia, rozumiesz? Przerywa mi tato. Tim. Podwiozę cię. Pułkownik Hersh. Siadaj. Podobno jest jakiś wirus. Masz już plan? Czegoś ci trzeba? Muszę skasować wszystkie połączenia z Rock Island. Zrobione. Co jeszcze? Dla kogo ty pracujesz? Dla wojska? Dla kraju? Dla ciebie? Chodziło mi o wydział. Płaci mi Wydział Obrony. Współpracuję z premierem. Więcej powiedzieć nie mogę. Nie chcę zostawić tej sprawy idiotom, którzy rządzą tym stanem. A ty? Też nie. Będę musiał skorzystać z twojego biura. Ty nie masz biura? Mam kilka, ale z tego co wiem, twoje jeszcze nie jest na podsłuchu. Jak mamy w tym pracować? Co? Jak mamy w tym pracować? Nie będę tego nosił. Oszalałeś? Widziałeś pacjenta? Prawie kąpałem się w jego krwi, więc jest trochę za późno. Włożę rękawiczki i maskę, a wy załóżcie skafandry. Patrz, szturmowcy z Gwiezdnych Wojen. Idź do nich, Bri. Bramki festiwalowe zamknięte. Port nieczynny. Prosimy wracać do miasta. Zatrzymali promy. Nie wpuszczają ludzi. Pewnie za duży tłum. Myślisz, że za duży? Sprawdźmy to. Ale co? Może będzie materiał. Co nas to? Już tu jesteśmy. Powinniśmy to sprawdzić. Nie przeszkadzaj, rozmawiam z ojcem. Z ostatniej chwili zawieszono połączenia z Rock Island. Kolejna ekipa już jedzie. Coś ty narobił.
Słyszałeś, co do ciebie mówiłem? Słyszałem, ale w to nie wierzę. Kombinujesz mi za plecami. Nie, po prostu cię olałem. Panowie, jesteśmy zajęci. Pułkownik Hersch z Sił Specjalnych. Co pan tu robi? Udzielam wsparcia z ramienia wojska. To sprawa federalna. Zdrowie i transport to sprawy stanowe. Bezpieczeństwo kraju przede wszystkim. Rozumiecie, jak to działa, czy mam wam pokazać? Puk, puk. Elmo jest na Rock Island. What? Pojechali ze Scottem dziś rano. Okłamał mnie. Mówił, że się uczy. Ja wiedziałam, że jedzie. Uzgodniliśmy. Żadnego festiwalu. Miał się przyłożyć do nauki. Co? Sama zmieniłaś moją decyzję? Nie podnoś głosu. Nie jestem ministrem zdrowia. Jesteś moją żoną. Sprzymierzeńcem. Scott wygrał bilety, więc pozwoliłam Elmo pojechać. Nie było cię pod ręką. A w nocy? W nocy spałam. Powiedz, czy to bardzo poważne? Poważne. Dzwoniłaś do Elmo? Zostawił komórkę. Znalazłam numer Scotta, ale nie odbiera. Rozmowa na czwartej linii. Oddzwonię. Louise Olson z laboratorium. Mówi, że to pilne. Jadę na wyspę. Nie możesz. Muszę znaleźć Elmo. Wyspa jest pod kwarantanną. Coś wymyślę. Denny! Poczekaj chwilę. Jest gorzej niż się spodziewałam. Gorzej? Spotkajmy się na dachu. To B9K, znane jako Bactra. Pierwsze słyszę. Stwierdzono go dwa razy. W Afganistanie w 2005 i dwa lata temu w Chinach. Jest na to szczepionka? Nie. Nie znamy żadnego leku. Ktoś musi wiedzieć, jak z tym walczyć. Może ktoś z AVP? Nikt nic nie wie. Specjalizujecie się w chorobach zakaźnych. Tak, w odrze, grypie i pryszczycy. Nie w takich rzeczach. Ale żeby stwierdzić, że to Bactra, musiałaś mieć odpowiedni test. Wyniki wychodziły ujemne. Byłam zdesperowana. Na tej wyspie są dzieci. Mój syn i córka. Proszę cię. Studiowałam z takim gościem. Miał obsesję. Na punkcie Baktry? Myślał, że na to chorował. Jak to? Nazywał się Michael Cross. Był trochę świrnięty. Mówił, że był w wojsku. Opowiadał dziwne rzeczy. Doprowadzał mnie do szału. Chciał pracować w AVP. Opowiedział mi o Baktrze. Nazwał ją czarnym czynnikiem. Co to znaczy? To nie moja działka. Proszę. To wirus stworzony dla zastosowań militarnych. Proszę o uwagę. Specjalne ogłoszenie. Mamy małe trudności. Kilkoro uczestników ma objawy choroby, co do której istnieje podejrzenie, że jest zakaźna. Na wszelki wypadek festiwal zostanie przerwany. Tymczasowo.
aż uporamy się z sytuacją. Cobra Zone nie zagra. Prosimy zachować spokój. Obowiązuje zakaz opuszczania wyspy. Połączenia są zawieszone do odwołania. To dla waszego bezpieczeństwa. Dziękuję. Co to za choroba? Pewnie jakieś lewe piguły. Nie widzieliście chorych? To przez butelki z wodą. Nie wypuszczają ludzi z wyspy. Dawać Cobra Zone! On krwawi z nosa. Odejdź stąd. Dostał w nos pod sceną. Spadaj. Cmoknij mnie w dupę. Zaraz cię cmoknę. Puszczaj! Wiemy, dokąd prowadzą tunele? Są dwa wyjścia. Można je zatopić, ale to potrwa. Zapieczętować. Solidnie. Chcecie mi coś powiedzieć? Ty i ten Franchetti? Już mówiłem. Nie wiemy, gdzie dokładnie przebywał ostatnio Franchetti. Co wiesz o czarnych czynnikach, a konkretnie o B9K? A więc to. Wiedziałeś o tym, a nawet w kostnicy nic nie powiedziałeś. Przyczyną zgonu była niewydolność wątroby. Nie wiedziałem, z czym mamy do czynienia. Mówiłem, że chcę wiedzieć, gdzie on był. Nie znam odpowiedzi. Afganistan to stare dzieje. Wirusy mogą mieszkać w ciele, ale nie przez 6 lat. Kto zidentyfikował tego wirusa? Chyba nikt stąd. Pewien naukowiec. Kto? Jestem po twojej stronie. Michael Cross. Nie rozmawiałeś z nim. Znasz go? Każdy w tej branży go zna. W branży? Bioterroryzm. Cross jest, że tak powiem, wolnym strzelcem. Ekspertem od tego wirusa. Zaginionym. Podobno nie żyje. Ale twój naukowiec ci tego nie powiedział. Cofnąć się. To personel medyczny. Proszę ich przepuścić. Próbujących uciekać powstrzymamy siłą. Cofnąć się. Ja stąd spadam. Nie ma jak. Ław. Wyciągają ludzi z wody. To wszystko jedna wielka ściema. Ja też tak chcę. Wszystkich nas nie wyłowią. Zaczekaj. Nie próbujcie uciekać. Dawaj, Scotty. Powtarzam, nie próbujcie uciekać w pław. To on? Tam jest.
Festiwal Rock Island przerwany z powodu nieznanej choroby zakaźnej. Na wyspie utknęły setki młodych ludzi. Zdjęcia krążące po internecie sugerują, że sytuacja jest dramatyczna. Są doniesienia o ofiarach śmiertelnych. Cała wyspa została objęta kwarantanną. Terenu pilnują wojskowe śmigłowce i łodzie. Wyznaczono strefę ochronną na morzu i w przestrzeni powietrznej. Wicepremier Abbott mówi, że kontroluje sytuację. Działamy szybko i odpowiedzialnie. Priorytetem jest bezpieczeństwo obywateli. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Louise. Kim pan jest? Szukam Michaela Crossa. Nie wiem, o kogo chodzi. Zrozum. Nie jestem tym, którego masz okłamywać. Jestem tym, któremu masz wszystko powiedzieć. Od dawna go nie widziałam. Powiem ci, co wiem. Wiem, gdzie mieszkasz. Wiem, gdzie pracujesz. Wiem, że się z nim kontaktowałaś. Cokolwiek on zrobił, nie mam z tym nic wspólnego. Możliwe. Gdzie on jest? Wirus działa coraz szybciej. Niektórych wykańcza w parę godzin. Ile jest nowych przypadków? Już trzycyfrowa liczba. Nie wiem, co robić. Mogę tylko leczyć objawy, ale czuję się, jakbym próbował zatrzymać pociąg. Dobrze się czujesz? Świetnie. Wysyłam grupę ekspertów. Zdobądź szczepionkę. Nie ma na to szczepionki. Wysłałem próbki do wszystkich laboratoriów. Nic więcej nie mogę. Wiem. Nie gniewaj się. Przegrywamy. Na wyspie jest mój syn, Elmo. Jest tu pełno dzieciaków. Będę miał na niego oko. O nic więcej nie proszę. Muszę kończyć. Robisz dobrą robotę. Jesteś cała? Co tak długo, tato? Ari, odpocznij. Wciąż tu jesteś. Dlaczego on? Dlaczego Zed, a nie ja? Z tym jest jak z grypą. Jedni złapią, inni nie. On myśli, że go nie lubię. Wiesz, jak dziewczyna chłopaka. Starałam się zachować twarz. Być inną niż wszystkie. Powiesz mu wszystko, jak wyzdrowieje. No jasne. Gdzie jesteś? Dzwonię i dzwonię. Jestem w porcie. Co? Patrole nie zajmują się tymi, co chcą się wedrzeć na wyspę. Oszalałaś?
Wyspa jest pod kwarantanną. Tam jest nasz syn. Wiem, moja córka też. Właśnie tak. Przestrzegaj kwarantanny. Głupio będzie, jeśli ją złamiesz, bo została zarządzona przeze mnie. Martwi cię, jak to będzie wyglądać? Nie, ale na wyspie pracują ratownicy i lekarze. Pozwól nam robić to, co do nas należy. Powiedz mi, co to za wirus? Na pewno jakiś straszny, skoro zamknęliście wyspę. To na wszelki wypadek. Jasne. Wiem, że nie możesz opuścić posterunku, ale ja to nie ty. Nic się nie martw. Odezwę się. Gdzie Hersh? Centrala może już zatopić tunele. Najpierw je przeszukajcie. Muszę się dostać na wyspę. Ustanowię tam centrum dowodzenia. Nie wiesz, o czym mówisz. Tam przydam się tak samo jak tu. Umiem zarządzać. Nie zostawię moich dzieci. Chyba znalazłem Crossa. Zatrzymać się. Wstęp wzbroniony. Proszę natychmiast zgasić silnik. Ostrzegam ostatni raz. Co to? Weź to. Musisz lubić muzykę. Jestem tu. Boli? Nie bardzo. Trochę ostygłeś. Obudził się. Coś takiego. Słyszysz mnie? Wiesz, gdzie jesteś? Poprawiło mu się. Wyzdrowiejesz, Zidi. Zmieniaj mu kroplówkę. Rufus, jesteś potrzebny.
Wyzdrowiejesz. Serio. Nie musisz tu być. Nie zostawię cię. Pracowałem w wywiadzie. Rozmieszczali nas po posterunkach. W 2005 byłem z Franchettim w Afganistanie. Zginęło 6 naszych. My mieliśmy ich znaleźć. To tu? Kto wie? Mówili, że wykończył ich wirus. Nie wierzyłem, aż zobaczyłem. To B9K. Tam mówili na niego Bactra. Przeżył tylko porucznik Michael Cross. Mówił, że przetrwał, pijąc mleko nietoperzy. Przeżył, odszedł z wojska i oddał się badaniom naukowym. Zaczął polować na wirusy. Nie publikował w pismach fachowych, bo mieli go za wariata. Nikt nie wierzył w to, co widział i robił. Rufus, zrób sobie przerwę. Pilnuj jej. Nie zbliżać się. Mam naprawdę wrednego wirusa. Nie spieszył się pan, pułkowniku. Szukacie towarzystwa? Musi nam pan pomóc. Bactra, potrzebne nam lekarstwo. Mnie nikt nie chciał pomóc. Uratowałem panu życie. I co potem? Zostałem zwolniony, a wojsko udawało, że Bactra nie istnieje. Gdzie pan wtedy był? A teraz ja mam pomagać? Jest epidemia na Rock Island. Masa niewinnych ludzi. Wszyscy jesteśmy niewinni. To dzieciaki, cywile, nie zasługują na to. Więc tak, ma pan pomagać. Chcę wiedzieć wszystko, co może mi pomóc to zwalczyć. Znaleźliście Franchettiego? Miał być na Rock Island. Franchetti nie żyje. Powinieneś to wiedzieć. Ja nie lubię Cobrazon. Zrobiłam to wszystko ze względu na ciebie. Odsuń się, kochanie. Defibrylator. Clear.
Co tam zaszło? Dobrze pan wie. Włamaliśmy się do laboratoriów AVP. Pan jest naprawdę świrem. Szukaliśmy wirusów, no i znaleźliśmy. Powinienem był iść sam, ale potrzebowałem pomocy. Dlaczego AVP? Oni robią wirusy. Ebola, malaria. Produkują je na masową skalę i przechowują. Hodują najgroźniejsze formy życia na Ziemi. Modyfikują je. Nie wyobrażacie sobie. Sam widziałem. Łamią prawo międzynarodowe. Właśnie tak. Co tam rakiety i bomby? Chcecie broni masowego rażenia, to weźcie się za ebolę i wąglika. Jedna łyżka zabije całe miasto. Znaleźliśmy Bactrę. Franchetti spanikował. Przecież wiedział, gdzie się włamuje. Chcieliśmy mieć dowód. W pracowni numer 5 złapałem coś, co rozpuszcza mi płuca. Pojedziemy do szpitala. To produkt AVP. Oni mają szczepionkę. Musisz tu coś mieć, skoro wciąż żyjesz. Mam pełną lodówkę, ale nie wiem, czy to działa. Zajrzyj tam. Pułkowniku. Zabiłeś go? Skróciłem jego cierpienia. Miał tu powoli zdychać? Chodźmy. Dokąd? Do AVP? Nie wpuściliby cię. Ale ciebie owszem. Nie zawiedź mnie teraz. Nie wierz w to, co mówił Cross. Nie popełniaj błędu. Był szalony. Ludzie umierają. Wiem. Zabierzemy to do analizy. Jaja se robisz? Masz pojęcie, ile to potrwa? Tak. Zabierzmy to stąd. Zobaczymy. Nie. Jeśli jest szansa, że AVP ma szczepionkę, to masz obowiązek ją znaleźć. Jak śmiesz dyktować mi obowiązki? Bo co? Mnie też zastrzelisz? Tak mi przykro. My też tu umrzemy? Nie. Posłuchaj. Już byśmy to złapały. Wszystko przeze mnie. My to tu przynieśliśmy. Weszliśmy do tunelu, a potem Zed. Nie rozumiesz? My to rozpętaliśmy. Co to za tunel? To niedaleko. Nic ci nie jest? Znasz jakieś wyjście? Tędy. Nie idźcie tam, mamy kwarantannę. Chcesz tu umrzeć? Ari, wracaj tu. Chodź, Nina. To tylko schron. Serio? Chodź. Tu pułkownik Hersh. Jim Quinn leci na Rock Island. Przyjąłem. AVP obstawione. Co z tunelami? Numer jeden zalany. Numer dwa czeka. Lecimy. Otwierać. To rozkaz pułkownika Hersha. Tędy. Nie idźcie tam. Zalewamy numer dwa.
Nie idźcie dalej. Oszalałaś? Co to jest? Kochanie. Biochemiczny atak dokonany przez wariata samotnika. Wobec terroru wykazaliśmy się odwagą i siłą. Straciliśmy naszych bliskich. Będziemy ich opłakiwać, ale nie zapomnimy o naszych dzielnych braciach i siostrach, synach i córkach. Pamiętajmy, że nie doszło do paniki. Byliśmy przygotowani. Stawiliśmy czoła terrorystom i razem zatriumfowaliśmy. Więc winny jest Michael Cross, samotny wariat. Dobre. A kto? Prywatna firma produkująca broń biologiczną w porcie Sydney, łamiąca liczne traktaty międzynarodowe. Chyba coś ci umknęło. Jak to? To bardzo rentowna organizacja. Kogo zaopatruje? Chiny, Anglię, Stany, sojuszników, partnerów strategicznych.
A zresztą to tajne, zgodnie z nowym prawem. Ta rozmowa jest nielegalna. Powinienem powiedzieć im wszystko, co wiem. Trafiłbyś za kratki. Na zawsze. Chcą przyznać ci medal. Nie order Australii. Abbott przyzna go sobie. Zamierzam walczyć o prawdę. Będę czekał niecierpliwie. Mój rząd kupił od AVP 3 miliony sztuk nowej szczepionki. Dbamy o naszą przyszłość. Louise Olson. Nie wiem, sam jej szukam. Żadnego adresu? Najgorszy w dziejach Australii atak terrorystyczny był dziełem jednego człowieka, byłego wojskowego nazwiskiem Michael Cross. Cross popełnił samobójstwo po dokonaniu ataku.